Sołectwo Gumna w ramach jubileuszu 500-lecia postawiło na bogaty program artystyczny. Przed publicznością 1 lipca zaprezentowali się uczniowie wraz z pedagogami z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Zaś przed gwiazdą wieczoru wystąpił Artur Papierski w akustycznej odsłonie wraz z żeńskim duetem Ściśle Fajne. Jest bardzo sympatycznie, Artur pisze świetne teksty. Dobiera do tego też przesympatyczną muzykę. My tam coś dajemy od siebie i wychodzą same fajne rzeczy. Dokładnie. Artur jest świetnym tekściarzem i po prostu on potrafi wymyślić 5 tekstów na dzień, także to jest klasa sama w sobie. Ja wiem, że to jest klasa sama w sobie. Arturze, ale to może coś dalej właśnie tak razem, czy to tak tylko wyjątkowo tutaj w Gumnach? To znaczy, pierwotny zamysł był, że wyjątkowo, tak, z okazji tej piosenki. Natomiast już Ściśle Fajne zaczyna funkcjonować jako zespół koncertowy akustyczny w takiej formie. I myślę, że jakieś koncerty gdzieś tutaj w regionie jak najbardziej, jeśli tylko nas zaproszą, będą chcieli, to szkoda by było tej pracy, którą włożyliśmy, bo to jednak troszeczkę trzeba było przysiąść, przygotować, parę utworów przełożyć z tych mocniejszych aranżacji na takie bardziej łagodniejsze. I myślę, że jeszcze parę koncertów na pewno zagramy razem wspólnie. No potem Opole, Woodstock, no wiadomo. Prawda, kariera międzynarodowa. Tak, trasa międzynarodowa, dziewczyny się nakręciły. Tak, dziewczyny się nakręciły, bo one są młode, więc one zdążą, ja nie wiem, czy ja zdążę. Ale spoko, do Czech mamy blisko. Śpiewasz twoje teksty, Artur. O. No i dzisiaj tutaj w Gumnach wybrzmiała też ta pieśń z okazji jubileuszu, z okazji 500-lecia Gumien, za co na pewno mieszkańcy Gumien bardzo dziękują, ja w ich imieniu dziękuję. Ja w ogóle jestem bardzo zaszczycony, że zostałem poproszony o coś takiego. To oczywiście troszeczkę wygórowało, trema się była większa, bo zawsze jak jest nowa rzecz, która nie jest, powiedzmy, nagrana w studio, wypieszczona, to zawsze jest jakiś taki trochę element strachu. Natomiast, tak jak mówię, dobra obsada muzyczna i fajnie wszystko poszło, ludzie wspaniale się tutaj integrują, więc to też jest ważne, że ten przekaz trafił do właściwych ludzi. Czyli co, jeszcze usłyszymy o formacji Ściśle Fajne i Arturze Papierskim. Tak, zdecydowanie tak. Muzyczną gwiazdą jubileuszu 500-lecia Gumien był zespół Pogwizdani, czyli grupa 7 górali z Małopolski. Pogwizdani w Gumnach na 500-leciu daliście czadu, panowie. No, staraliśmy się jak mogliśmy, no. A co tam u was dobrego słychać? No, opowiedzcie nam, przedstawcie się trochę, bo tu może nie każdy was zna, bo wy z Małopolski, nie? Tak. Zależy, gdzie ucho przyłożyć, ale generalnie jesteśmy z Małopolski, tak jak powiedziałaś. Jesteśmy z Łącka, tam gdzie się robi śliwowice, także gorąca góralska krew nas płynie. I co, jak wjeżdżamy na scenę, to przede wszystkim świetnie się bawimy i to się udziela publiczności. Co było widać właśnie na dzisiejszym koncercie? Można powiedzieć, że rozpoczęliśmy naszą trasę koncertową, no bo już można powiedzieć, że jest taki sezon wakacyjny, no i praktycznie co weekend gdzieś gramy. Dzisiaj udało się, że zagraliśmy u was, no i bardzo się cieszymy. No właśnie, ale tutaj w najbliższym czasie w okolicy jeszcze zagracie. Z tego co wiem, to na pewno Skolnity. Tak jest, w Wiśle gramy 12 sierpnia. Jeszcze coś mamy, ale to trzeba... Jaworze, Jasienica? Dokładnie. 15 lipca też. Będziemy u was na pewno, w waszych rejonach. Musicie być na naszych koncertach. No to na pewno nasi widzowie przyjdą, ale powiedzcie, no bo wy gracie głównie covery, a czy jest już coś, jakiś materiał na waszą płytę? Tak, to znaczy nie będziemy wypuszczać nowej płyty jakby z naszymi autorskimi kawałkami, tylko teraz będziemy wypuszczać singiel, pierwszy taki, do którego już mamy nagrany teledysk. No i czekamy tak naprawdę na zrealizowanie, zmontowanie tego wszystkiego i będziemy robić taką oficjalną premierę. Jak się uda, to może w telewizji, a jak się nie uda, to na pewno na YouTubie, na internetach gdzieś tam się pojawi. Ale to słuchajcie, to jeszcze w tym roku ta premiera? Tak, oczywiście. Generalnie przygotowaliśmy, myślę, że do końca wakacji 3 utwory wyjdą na światło dzienne, typowo autorskie, także będzie co słuchać i... nabijać wyświetlenia przede wszystkim. Dokładnie. No właśnie, czyli co? Można was znaleźć na waszym kanale, na YouTubie na pewno. Tak jest. Na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, także jest możliwość praktycznie wszędzie z nami się spotkać. No to czekamy na te autorskie kawałki, panowie. Już mamy taką delikatną, przedpremierową niespodziankę wrzuconą. Chcieliśmy się, że tak powiem, podzielić taką odrobinką. No i widzimy po wiadomościach, że będzie duże zainteresowanie i mamy nadzieję, że to się sprawdzi fajnie. Także obserwujcie, bądźcie na bieżąco, bo będzie naprawdę wiele świeżości.
który miejmy nadzieję wpadną wam do gustu. Pozdrawiamy serdecznie oficjalnie tutaj zespół Pogwizdanie. Tak. Paweł, Janusz. Hej! Na zakończenie imprezy zagrał DJ Marunia oraz zespół Fortis. Zatańczono również wspólnie Walca Wiedeńskiego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.